Walentyna, bez tych rubli. Wskakuj szybko i nie dziękuj. Oj, chyba na szczyt nie dotrą aż pięcioro na rozdechu. Kto się pojawi? Stowarzyszenie Klub Rodziny to młoda organizacja, która powstała tutaj w Sianowie, bo była taka potrzeba rodzin sianowskich, które nie miały okazji, żeby się wspólnie integrować, poznać, razem wspierać się i kultywować więzi rodzinne. Kolejny projekt i kolejne wyzwanie dla Centrum Kultury. Kolejny projekt, kolejna układanka Centrum Kultury, na którą się składa oferta dla rodzin z małymi dziećmi, ale już też nie z tymi mniejszymi. Chcieliśmy zapewnić taką ofertę dla tych, którzy wychowują dzieci. I stąd wyszła nasza oferta tworzenia takiego programu edukacyjnego, pomocniczego dla rodziców. Z jednej strony będziemy bawić się z dzieciakami, a z drugiej strony będziemy wspierać rodziców, jak wychowywać fajnie dziecko. I stąd mamy cykl spotkań z pedagogami, z psychologami, z autorami książek dla dzieci, z tymi, którzy już przeszli tą drogę i mogą się swoimi doświadczeniami podzielić. Oprócz tego chcielibyśmy jeszcze stworzyć ofertę dla rodziców, żeby oni też mogli się wspólnie zintegrować, chociażby przy pracowni krawieckiej, gdzie będziemy mogli wspólnie zacerować podarte spodnie. To takie najprostsze elementy, które są bardzo istotne w naszym życiu codziennym i chcielibyśmy w ten sposób sianowską młodą rodzinę zintegrować przy Centrum Kultury w Sianowie. Dodam jeszcze, że to jest projekt taki unikatowy nawet na Polskę. Zupełnie nowatorski projekt, który zrzesza dzieci od wieku 6 miesięcy do 8 lat. Ale mamy bardzo dobrą kadrę, która będzie prowadziła te zajęcia, więc tutaj wszystko jest tak dostosowane do dzieci, dla rodzin. Spotykamy się razem, dużo rozmawiamy. Nie jest to jakiś długi czas, który spędzamy razem, no ale ta godzinka, dwie, raz, dwa razy w tygodniu będzie i na pewno będziemy wymieniać się doświadczeniami, swoimi pomysłami. Każdy będzie dawał jakieś pomysły do zabawy. No, nie słyszałam jeszcze o takim projekcie. Moim zdaniem jest bardzo ciekawy i na pewno innowacyjny.